Prezentowane oklejarki z linii OWP 3 bis przeznaczone są do oklejania wąskich krawędzi elementów prostoliniowych i krzywoliniowych obrzeżem typu ABS, PCV, papierowym oraz okleinami naturalnymi w paskach lub rolkach. Maszyny wymagają trójfazowego zasilania 3x400V poprzez 5-wolcową 16-amperową wtyczkę. Do zalet oklejarek należą duży stół roboczy, elektryczna blokada posuwu zabezpieczająca maszyny przed uruchomieniem przy zimnym lub niedostatecznie rozgrzanym kleju połączona z dodatkową grzałką umieszczoną wewnątrz zbiornika skracającą proces rozgrzewania, niezależne układy regulacji temperatury grzałki wewnątrz zbiornika oraz grzałki wewnątrz wałka nanoszącego klej, umożliwiające pozostawienie oklejarek w stan czuwania, listwy dystansowe mocowane do blatu roboczego poprzez magnesy, czas przygotowania maszyny do pracy około 20 minut. Oklejarki wyposażone są w zbiornik na klej topliwy oraz wałek klejowy, który nanosi nastawioną warstwę kleju na obrzeże w trakcie klejenia. Cechą charakterystyczną dla modelu OWP 3 bis Standard jest podawanie i odcinanie obrzeża za pomocą jednego pedału nożnego. Jest on wspomagany sprężyną gazową, co powoduje, iż w trakcie cyklu klejenia nie wykonujemy żadnej dodatkowej funkcji ręką i możemy w pełni skupić swoją uwagę na prowadzeniu oklejanego elementu.
Prezentowana oklejarka, oprócz wcześniej przedstawionych funkcji OWP3BIS Standard, dodatkowo umożliwia oklejanie elementów prostoliniowych metodą nakładania kleju na krawędź elementu. Klejenie tą metodą eliminuje odkształcenia termiczne w przypadku klejenia cienkimi obrzeżami typu PCV lub ABS. Klejenie tą metodą ma szczególne znaczenie dla oklejania naturalnymi obrzeżami, które nie zawsze są idealnej grubości czy wysokości. Zdarza się również, że są one delikatnie pofałdowane. Nałożenie kleju na krawędź płyty za pomocą przekładanego wałka klejowego PW, a następnie dociśnięcie obrzeża do ogumowanej rolki, powoduje idealne doklejenie wyżej wspomnianych obrzeży. Przekładany wałek klejowy PW z amortyzacją zbiornika jest nowatorską konstrukcją łączącą rozwiązania zbiornika klejowego z oklejarki do elementów krzywoliniowych ze zbiornikiem od oklejarki przelotowej. Wałek klejowy posiada dwustronną głowicę klejową, która umożliwia nakładanie kleju na krawędź formatki lub na obrzeże. Dodatkowo zbiornik klejowy jest amortyzowany, prowadzony ślizgiem. Elementy krzywoliniowe klejmy metodą klasyczną, czyli metodą nakładania kleju na obrzeże. Dla klientów dysponujących mniejszym zasobem gotówki firma Zotek przygotowała jako alternatywę do elektropneumatycznie sterowanej kafówki zespół ręcznej gilotyny RG, pozwalający na skuteczne odcinanie obrzeża z długości elementu. Jest on najczęściej montowany do przedniej części korpusu podstawowego urządzenia. Dodatkowe zalety prezentowanej oklejarki OWP3BIS Pneumat w porównaniu ze standardową oklejarką OWP3BIS. Automatyczne podawanie i odcinanie obrzeża z rolki w trakcie oklejania elementów prostoliniowych sterowane wyłącznikiem krańcowym. Sterowanie funkcjami podawania i odcinania obrzeża za pomocą przestawnego pedału nożnego w trakcie oklejania formatek krzywoliniowych. Cyfrowy wyświetlacz wskazań temperatury zbiornika kleju. Oklejarka wymaga również zasilania w sprężone powietrze o ciśnieniu roboczym 0,6 MPa. Potrzebnego do sterowania funkcjami maszyny poprzez elektropneumatyczny układ.
oferowane oklejarki za dodatkową opłatą mogą być przystosowane do oklejania obrzeżem o szerokości do 105 mm. W takim wykonaniu znajdują one szczególne zastosowanie w produkcji mebli wykonywanych w okleinach naturalnych. Oprócz oklein naturalnych, wyżej wymienione oklejarki doklejają również szerokie obrzeża typu PCV i ABS. Konstrukcja wałka klejowego zapewnia bowiem idealne nałożenie kleju na całej szerokości obrzeża. Prezentowane oklejarki mogą być również dodatkowo wyposażone w regulację obrotów RB. Pozwala ona na płynną regulację obrotów wałka prowadzącego w zakresie od 0 do 8 m na minutę. Zastosowanie tego typu regulacji ma szczególne znaczenie i jest wykorzystywane podczas oklejania elementów krzywoliniowych oraz jest niezbędne w przypadku zastosowania posuwu górnego PG w celu dopasowania do siebie prędkości obrotowych, gdyż wymieniony posuw górny PG wykorzystuje do pracy swój własny napęd. Wykorzystywany jest on do automatycznego przemieszczania oklejanego elementu z jednoczesnym dociskiem górnym i bocznym w kierunku ogumowanych rolek dociskowych. Znajduje on szczególne zastosowanie podczas oklejania formatek o większych gabarytach. Komfort oklejania większych gabarytowo elementów w dużym stopniu poprawiają montowane na życzenie klienta stoliki boczne SB, zwiększające powierzchnię przestrzeni roboczej stołu głównego aż do 1,6 m. Z prawej strony korpusu oklejarki można zainstalować również kapówkę z fazowarką KF1. Urządzenie to przeznaczone jest do dokładnego odcinania obrzeża z długości elementu oraz fazowania narożnika frezem profilowym R2 lub R3. Dla ułatwienia oklejania elementów krzywoliniowych istnieje możliwość doposażenia każdego typu wyżej wymienionej oklejarki w specjalistyczny zestaw dystansów na magnesach, który eliminuje konieczność każdorazowego wykonania szablonu w przypadku zmiany kształtu oklejanej krawędzi elementów krzywoliniowych.